witajcie w recenzji najlepszej moim zdaniem gry, która ma się pokazać w tym roku. A właściwie już się pokazała w tym momencie dokładnie 6 dni temu. Dying Light. Gra, którą po prostu gram w nią od 3 dni i szczerze, dawno nie widziałem tak wspaniałej gry. Pamiętam Dead Island. Gra, w którą po prostu zagrywałem się, była wspaniała. Bawiłem się doskonale, ale no to jednak jeszcze nie był ideał. Potem zagrywałem się w Mirror's Edge'a. Grę równie wspaniałą, ale oczywiście zupełnie innego gatunku. I teraz Techland. Wspaniała polska firma, wspaniałe polskie studio stworzyło Dying Light. Grę, która tworzy połączenie tych dwóch gier i jeszcze paru innych. Po prostu mówię wam. Gra wspaniała. Świetny parkour. Naprawdę, szczerze. Niby Mirror's Edge był stworzony po to, właśnie żeby pokazać ten parkour. Ja się w tej grze bawię parkourem lepiej niż bawiłem się w Mirror's Edge'u. Walką z zombie bawię się lepiej niż bawiłem się w Dead Island. Naprawdę. Ta gra jest wzięciem wszystkiego tego, co było dobre z Dead Island i wszystkiego tego, co było dobre w Mirror's Edge'u, usunięciem tego, co było złe w tych obu grach, zsumowaniem tego i stworzeniem czegoś zupełnie nowego, co po prostu jest wspaniałe. Bardzo fajne efekty walki. Odkręcone bronie, które możemy ulepszać w najróżniejsze sposoby, od elektryczności przez ogień, przez jakieś tam inne od walki szczypcami ogrodowymi po druidzkie sierpy. Wspaniałe. Czuć, tak samo zresztą jak było to w Dead Island, wspaniale czuć satysfakcję z uderzenia, czuć jak to mięcho ustępuje. Zresztą to samo, na wrogach widać również skutki uderzeń. Do tego, bardzo fajny patent, jeżeli chodzi o jakby dwa środowiska gry. O czym mówię? O cyklu dnia i nocy. W ciągu dnia jesteśmy tak naprawdę zombiaki, powinny przed nami uciekać. W nocy jest dokładnie wręcz przeciwnie. To my uciekamy przed zombiakami, bo po prostu nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, gdyż stają się dużo bardziej niebezpieczne, wyłażą nowe i jest naprawdę ciężko. Kolejny fajny system. W Dying Light'cie, przepraszam bardzo, w Dead Island był tak naprawdę tylko jeden poziom. Wbijaliśmy expa i za to dostawaliśmy kolejne poziomy, za które dostawaliśmy punkty, które mogliśmy wydać na kolejne ulepszenia. Tutaj jest to fajnie podzielone. Za wykonywanie zadań mamy punkty właśnie takiego, powiedzmy, ogólnego expa. Za walkę mamy punkty walki, a za parkour mamy punkty agility, czyli zręczności i osobne drzewko umiejętności. Naprawdę, mówię wam, wspaniała gra. Gram od 3 dni bez przerwy, dawno się niczym tak dobrze nie bawiłem jak tą grą. Polecam wam ją szczerze i cóż, byle tak dalej, Techland. Naprawdę, byle tak dalej. Czekamy na kolejne takie wspaniałe gry. Chcemy tego więcej. Dzięki za tą recenzję. Mam nadzieję, że się wam podobało. I cóż, powodzenia w Dying Light'cie.